Tak, witam ten piękny majowy dzień. Cieszę się, że Państwo przybyli na dzisiejszy wykład, bo wykład naprawdę jest nadzwyczaj ciekawy. Gdybym zadał pytanie, zrobił ankietę, jaki organ naszego ciała jest najważniejszy, co byśmy powiedzieli? Serce. Tak. Czasem słyszymy przykre wiadomości. Dzisiaj też akurat o 17 po radiu ktoś zbada zawał serca. Co zrobić, aby uniknąć tego zawału serca? A co zrobić, jeżeli już mamy tą chorobę serca? Ale o tym będzie mowa za chwilę. Jak zwykle moje pierwsze pytanie. Czy ktoś z Państwa jest dzisiaj po raz pierwszy? Bo tam, tak, jest troszeczkę osób. Może bym prosił Leszku, jakbyś przekazał upominek taki. Też. Tak. Pan Ryszard Sedmaszczuk z Gazety Wieści Skoczowskiej. Tak. Tak. Przy okazji, tam już tutaj pomocnicy moi przekażą. Mam kolejną informację dla Państwa, gdy dotrą te książeczki. Przed każdym spotkaniem Klubu Zdrowia istnieje możliwość wykonania sobie badań. Niektórzy Państwa zdążyli sobie zrobić badania. Jeżeli nie, to zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce za miesiąc. I tak dzisiaj, chyba po godzinie 15, pomyślałem sobie, że dzisiaj mamy mały jubileusz Klubu Zdrowia. Czy wiedzą Państwo, jak długo działamy tutaj w tej szkole? Dla wszystkich wystarczy, nie ma problemu. Czy wiedzą Państwo, jak działa w tej szkole? Kto wie? A, widzę, wszyscy zafascynowani od drugiej książki. Mamy dzisiaj jubileusz, jest 5 lat i 5 miesięcy. 5 lat i 5 miesięcy. To można powiedzieć mały jubileusz. Tak, przez taki długi okres czasu gościmy pula zespołu szkół nr 1 i spotykamy się z Państwem na różnych wykładach. Zanim przejdziemy do dzisiejszego wykładu, chcę, aby Państwo otrzymali upominki. Z takiej informacji podam, że 17 czerwca będzie miało miejsce nasze ostatnie przed wakacjami spotkanie. Tym razem będzie wykład prowadził doktor nauk medycznych Krzysztof Wierzbicki na temat, co powinieneś wiedzieć o cukrzycy. Tak, tam jeszcze są wideo rozdawane. Także to będzie miało miejsce oczywiście za miesiąc. Tak. Zaczekamy aż, żeby nie było już. Jeszcze trzeba, to tutaj nie ma problemu. Leszku, szybciutko jeszcze proszę. Jeżeli trzeba, jedno i tutaj zostanie. Tak. Tylko tak. Jeśli może, już prosi o ciszę. Pan Leszek to jeszcze rozda osobom. Zdrowie twój wybór. Dlatego, że każdy z nas dokonuje własnego wyboru, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Naszym stylem życia, naszą świadomością, naszymi informacjami, które dowiadujemy się na temat właściwego prowadzenia stylu życia, na temat promocji, profilaktyki, to wszystko musimy zastosować w naszym codziennym życiu. A w tej chwili zapraszam tutaj panią dyrektor, Hanię Gartner, ponieważ dzięki niej mamy dzisiaj prelegenta, o którym kilka słów usłyszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolicie Państwo, że w szczególności przywitam naszego gościa, pana profesora Andrzeja Bochenka. W tym zapełnionym czasie znalazł Pan dla nas czas i możemy Pana tutaj gościć w naszej szkole. Dziękuję bardzo serdecznie. A z Panem Profesorem znamy się od 3 lat, od momentu nadania imienia naszej szkole, Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 1 imienia Krystyny Bochenek. I nasza działalność szkoły właśnie już od dawna również była taką podobną działalnością, jaką wykonywała pani Krystyna. Otóż od dawna mieliśmy konkursy tutaj ortograficzne. Od dawna również pielęgnowaliśmy tą działalność charytatywną i
jak dzisiaj pan Andrzej powiedział, już od również dawna spotykamy się tutaj z państwem na sesjach zdrowotnych, a przypominam sobie, że w momencie jak zostałam dyrektorem, to właśnie najbardziej mi chodziło o to, żeby właśnie takie sesje zdrowotne były na terenie naszej szkoły i to właśnie dzięki państwu również już tak długo się spotykamy. Także bardzo się cieszę, że pan profesor właśnie jest na właściwie każde nasze życzenie. Muszę się pochwalić, że dzisiaj otrzymałam z rąk pana profesora przepiękny portret pani Krystyny, który wkrótce znajdzie się na naszej ścianie szkolnej i tam również będzie honorowy sztandar. Także myślę, że szkoła coraz bardziej będzie również w tym kierunku zmierzała, aby imię pani Krystyny jeszcze bardziej uwypuklać i przede wszystkim, aby uczniowie naszej szkoły byli dobrymi ambasadorami właśnie tych wszystkich działań, które wcześniej podejmowała pani Krystyna. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę. Tak, po tym wstępie zapraszamy pana profesora. Kardiochirurgia XXI wieku. Powiem tylko, że jak czytałem w internecie, przeczytałem, że pan profesor robi rocznie 100 operacji serca, aż się przeraziłem. 100 operacji rocznie. Mało pan powiedział. Więcej? Wie pan, 100 robię teraz. Wtedy, kiedy mam już asystentów, kiedy mogę pewne rzeczy pozostawić im, ale przeciętnie robię pomiędzy 200 a 250 operacji, co wcale nie jest aż tak dużo, bo tyle kardiochirurdzy robią. Proszę państwa, przede wszystkim jest mi bardzo miło, że mogę być tutaj między wami. Jest mi tym bardziej miło, że ta szkoła została nazwana imieniem Krystyny i ja muszę powiedzieć, że na początku wydawało mi się, że to tylko jest kwestie językowe, prawda, i dyktanda, bo od tego się zaczęło, ale to ze zdziwieniem zobaczyłem, jak, że państwo prowadzicie taką działalność edukacyjną, jeżeli chodzi o zdrowie. To jest jedna z tych działek, którą prowadziła Krystyna. Na pewno państwo może słuchaliście, był słynny magazyn zdrowia Krystyny Bochenek w Polskim Radiu przez wiele, wiele lat prowadzony. Ja muszę powiedzieć, że dzięki takiej edukacji wielu pacjentów dowiedziało się, że może mieć objawy takiej czy innej choroby. Poszło do lekarza i powiedziało, ja chyba mam to. I to też spowodowało, że lekarze stosowali dalszą diagnostykę. Wiele razy dostawałem kwiaty w szpitalu i mówi, to proszę przekazać pani Krystynie, bo ja z magazynu medycznego dowiedziałem się, że mam chorobę wieńcową. Poszedłem do lekarza, naprowadziłem go na to i zaczęły się badania. No, my w tej chwili, proszę państwa, jako lekarze mamy do czynienia z bardzo wyedukowanym pacjentem. To już nie jest ten sam pacjent, co był 25 lat temu. Który szedł do doktora, prawda, i co doktor powiedział, to było święte. Teraz pacjent zaczyna kombinować, zaczyna się zastanawiać, a czy na pewno dali mi dobre lekarstwa, czy to jest może dobra diagnoza, idzie do drugiego doktora. Mamy już nowoczesne społeczeństwo. No, ja widzę tutaj ludzi w różnym wieku, przeważnie w moim wieku albo troszkę młodszych, prawda, ale wszyscy zastanawiamy się w pewnym wieku, jak przekroczymy tą 50, no właściwie cały czas byłem zdrowy, ale może to teraz już mam różne choroby i zaczynamy wyszukiwać, czy nie mamy cukrzycy, czy nie mamy miażdżycy, czy mamy nadciśnienie, po czym okazuje się, że mamy wszystko, prawda? Albo prawie wszystko, w związku z czym musimy się leczyć. Ja zastanawiałem się tutaj, jaki wykład państwu powiedzieć. Wiecie, jestem kardiochirurgiem, pracuję w kardiochirurgii od prawie 30 lat. Można powiedzieć, w tej kardiochirurgii robiłem wszystko, co jest możliwe, od przeszczepów serca do szczepiania sztucznych serc i różnych rzeczy, i to w Zabrzu, i w Katowicach, w Obojcu. No i to, co tutaj dla naszego regionu jest także ważne, to, co udało nam się ostatnio otworzyć, to są nasze polsko-amerykańskie kliniki serca, w związku z czym mamy tą tak zwaną dostępność. Nie to, że trzeba jechać do Katowic, tylko się jedzie do Ustronia, można mieć zrobione badania, można mieć zrobione badania w Bielsku, bo o tym, czy jest społeczeństwo prawidłowo zabezpieczone w usługi medyczne, nie świadczy to, że mamy jedno centrum, na przykład Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i tam można zrobić super operację, bo wiadomo, że będą kolejki, nie wiadomo jak się dostać. Ważne jest to, żeby to było blisko, żeby każdy mógł się dostać do wysokospecjalistycznego ośrodka i to zapewniało m.in. polsko-amerykańskie kliniki serca. Jak zaczynałem z profesorem Roligą w 1983 roku,
to na operację serca jechało się albo do Krakowa, albo do Warszawy, czasami do Łodzi. W ogóle nie było możliwości zrobienia operacji serca na Śląsku, albo tylko niektóre operacje serca można było zrobić. W 2013 mamy absolutnie inną sytuację. Na Śląsku wykonuje się około 5000 operacji serca. Bez żadnych problemów można się dostać na koronarografię, na cewnikowanie. Tysiące osób ma założone stenty, prawda? I nie jest to już jakieś wielkie wydarzenie, że ktoś miał taki czy inny zabieg operacji. Dzięki czemu mamy coraz to starsze społeczeństwo, coraz dłużej żyjemy i jak moja mama 93-letnia mówi do mnie tak, mówi, bo mnie to teraz ja mam tyle wszystkich chorób, a przyczyną jest to, że ludzie za długo żyją. I tak się zastanawiam, że może ona ma troszeczkę racji, bo po prostu wszystkie choroby po kolei jej się pojawiają, one są wyleczalne, no i babcia sobie żyje, ma 93 lata, ogląda telewizję i się porusza bez żadnych problemów. Więc życzę każdemu takiego zdrowia. Ale zastanawiałem się, o czym do Państwa dzisiaj mówić, bo mamy pełno informacji na temat, co to jest choroba wieńcowa. Wiadomo, że jeżeli idę szybko i zaczyna mi łapać ból piekący w klatce piersiowej, albo idę pod górkę, albo nad ranem łapie mnie ból, o, mogę mieć chorobę wieńcową, prawda? Jeżeli nagle, jak to mówią panowie, wszystko robiłem, nic mi nie było, a teraz idę trochę po schodach, zaczynam kopać w ogródku, mam duszności, mam kaszel. Też to może być objaw choroby serca, prawda? Wszystkie objawy związane z dusznością, z bólami w klatce piersiowej mogą być objawami chorób serca. Ale pomyślałem sobie, że tak, o tych objawach serca to się już można dowiedzieć wszędzie. Można przeczytać z informacji. Jest taka publikacja, Ja i moje serce, książeczka. Ja może sobie pomyślałem tak, powiem Państwu, jak ta kardiochirurgia wygląda w XXI roku, w XXI wieku, prawda? Co my jesteśmy w stanie zrobić? Bo mogę powiedzieć, że mówię na podstawie swojego doświadczenia. Pierwsze operacje, jakie robiliśmy w kardiochirurgii, były w 73 roku i wyglądały troszeczkę tak, jak tutaj zobaczycie Państwo na zdjęciach takich historycznych. Robiliśmy wtedy 6 operacji na kwartał. 24 operacje w Zabrzu robiło się. Było to wielkie wydarzenie. Część chorych żyła po operacjach, część chorych umierała. No, walczyliśmy z tymi przeciwnościami. Powiem, że dzisiaj w Ochojcu robimy 12 operacji dziennie. W Bielsku robimy 4 do 5 operacji dziennie. W Zabrzu robimy 10 operacji dziennie. Także można powiedzieć, że codziennie na Śląsku jest wykonano 40 do 50 operacji. Codziennie. Rocznie około 5000 operacji. Dostępność jest bardzo prosta. Nie ma już kolejek, czekania długiego na zabiegi operacyjne. W tej chwili sytuacja jest wyrównana. Jestem konsultantem wojewódzkim, także wiem, jak to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś czeka na operację serca, to tylko dlatego, że trzeba go zaszczepić, trzeba przygotować, a nie dlatego, że po prostu musi czekać w jakiejś tam niebotycznej kolejce. I o to nam chodziło, tworząc ośrodek w Bielsku. W tamtym roku, chciałem powiedzieć, zostało wykonane 1000 operacji serca w Bielsku z najmniejszą śmiertelnością, z najmniejszymi powikłaniami w całym kraju. Także jest to jakiś także sukces tych lekarzy, którzy tam pracują. Ale kardiochirurgia XXI wieku. Może będę Pana prosił. Tak, trochę historii, proszę bardzo. Proszę Państwa, przez wiele lat ludzie zastanawiają się, jak operować serce, bo serce bije, serce się rusza, prawda, a trzeba go otworzyć. No więc krwawi, nie wiadomo co zrobić, no ale wymyślono w końcu coś takiego, że jeżeli oziębi się pacjenta do 29 stopni, czyli obniży się jego temperaturę, to na 9 minut można zamknąć aortę i można szybko zoperować serce. Ale co można zrobić w 9 minut? Zaczęto operować proste wady serca, takie jak ubytki między przedsionkami. To jest wada wrodzona u dzieci i to są pierwsi pacjenci, którzy byli operowani. Louis, który był zanurzony w wannie z lodem w Düsseldorfie, obniżyli jego temperaturę do 29 stopni, otwarli klatkę piersiową, zamknęli aortę, zatrzymali dopływ krwi do mózgu i w przeciągu 9 minut go zoperowali. No ale nie da się zrobić taką metodą trudnych, skomplikowanych operacji. Jest za mało czasu. Następne. Czasami trzeba też wymieniać zastawki. To już jest bardziej skomplikowana, trudniejsza operacja. Pamiętam, proszę Państwa, tego pana, Albert Starr. 30 lat temu spotkałem go w hotelu Forum w Warszawie.
przyjechał do Polski, żeby pokazać, jak wyglądają sztuczne zastawki serca. To jest dosyć historyczne zdjęcie, to była taka kulka. Państwo wiecie, że zastawka musi się otwierać i zamykać. Więc wymyślił ktoś kulkę, że jak serce się będzie kurczyć, to krew będzie wypływać, a jak będzie ta krew spływać z powrotem, to ta kulka spadnie, taki zawór i nie będzie wypływać. I to były pierwsze zastawki kulkowe. Następne przyrocze. I w 1953 roku i w Monachium w 1958 roku rozpoczęto pracę nad tym, jak można wyrobić bardziej skomplikowane operacje serca. I wymyślono tak zwane sztuczne płuco serce, czyli sztuczne serce, to są pompy i oksygenator. Bo wiadomo, żeby mózg był utleniony, muszą być dwie rzeczy. Musi być pompa i muszą być płuca. Bo ta krew musi się utlenić, a pompa musi to wszystko przepompować. Więc wymyślono coś takiego, co się nazywa oksygenatorem i płuco sercem. Następne przyrocze, proszę. Bardzo to skomplikowanie. No, w 1914 roku jakiś rysownik narysował, że sala będzie pełna robotów. No, muszę powiedzieć, że niewiele się pomylił, bo wymyślił sobie, że o właśnie przy pomocy takich przycisków ktoś będzie obsługiwał roboty operujące pacjenta. To jest 1914 rok i muszę powiedzieć, że miał dosyć dobre przewidywania. Następne przyrocze. A tak wygląda nowoczesna sala operacyjna. Nowoczesne sale operacyjne są wyposażone w urządzenia, które monitorują przez cały czas pacjenta, pilnują, żeby ten pacjent nie miał spadków ciśnienia, żeby jego mózg był prawidłowo utleniony. To jest takie, to urządzenie, które tutaj Państwo widzicie, to jest tak zwane sztuczne płuco serce. My obecnie jesteśmy w stanie po otwarciu klatki piersiowej podłączyć pacjenta do sztucznego płuco serca i operować sobie spokojnie serce nawet przez 3 godziny. Aparat cały czas pracuje, serce nie bije, a my sobie tam dłubiemy, poprawiamy, doszywamy, odcinamy, przyszywamy. Do 3 godzin można spokojnie to robić. Czyli zobaczcie Państwo, jaka jest niesłychana różnica. W 1953 roku 9 minut można było tylko operować i załatwić proste rzeczy, a obecnie aż 3 godziny. Więc możemy zrobić bardzo skomplikowane rzeczy z tym sercem. Proszę bardzo. Tak wygląda, proszę Państwa, urządzenia, które monitorują pacjenta w czasie zabiegu operacji. My robimy z tym pacjentem naprawdę różne cuda. I można powiedzieć tutaj, panie profesorze, chyba nie straszy tych pacjentów, bo ich się nie zdecyduje na operację. Ale przecinamy klatkę piersiową, zatrzymujemy serce, a nie możemy pacjenta narażać na niebezpieczeństwa. Śmiertelność przy operacjach kardiochirurgicznych, nawet przy najtrudniejszych, obecnie przekracza 3-4%, czyli to jest bardzo, to na przejściu dla pieszych można zginąć łatwiej niż w czasie operacji kardiochirurgicznej, chociaż nie można tak mówić, że się nie zdarzało nieszczęścia także, ale to zależy od przypadku. To są urządzenia, które monitorują pacjenta. Tutaj mamy urządzenia, które monitorują mózg pacjenta, znieczulenie, EKG, defibrylację, przeróżne aparaty, które stoją jak gdyby z boku pacjenta i które pilnują go cały czas w czasie operacji. Oczywiście ważny jest także człowiek anestezjolog, bo te urządzenia nic by nie były warte, gdyby nie było anestezjologa, który to wszystko potrafi obsługiwać. Następnie. No i to, o czym mówi się, o czym się ciągle mówiło, ja byłem jednym z pierwszych ludzi, pierwszym w Polsce, który zastosował roboty w kardiochirurgii, bo mówiło się tak, będzie taka sytuacja, że będziemy mogli robotami operować pacjentów. I proszę Państwa, to są zdjęcia między innymi nie z naszej kliniki, ale z kliniki w Niemczech, gdzie przy pomocy robota robiono bypassy. I myśmy stosowali także te urządzenia, ale muszę powiedzieć, że po 20 latach jesteśmy troszeczkę ostrożniejsi. Nadal uważamy, że robotyzacja w medycynie nie może mieć takiego zastosowania jak przy produkcji samochodów. Bo ja byłem pod wrażeniem, jak pojechałem do Bielska, do fabryki samochodów Fiatów, prawda? I widziałem, jak właściwie w ogóle nie ma ludzi, tylko te aparaty biorą, stawiają, robią. Po prostu, ale jaka jest różnica? Mały Fiat, wszystkie małe Fiaty są takie same. A każdy człowiek jest inny. I tu jest poważny problem. Różnic, które są pomiędzy w ludziach. Jeden jest gruby, drugi jest chudy, jeden ma brzuch, drugi nie ma. I tu się zaczynają problemy. Więc ręka ludzka i umysł ludzki jest ciągle niezastąpiony.
robotyzacja w kardiochirurgii to jest jeszcze być może 50 lat. Być może 50 lat. Ona już ma zastosowanie w urologii przy prostacie, gdzie są prostsze sytuacje, natomiast w kardiochirurgii nie. A więc roboty w kardiochirurgii, o których mówiliśmy, o tej nowoczesności, my obecnie. No, zaczniemy od wad zastawek serca, bo wszyscy mówią o chorobie wieńcowej, ale proszę Państwa, obecnie epidemią stały się wady zastawkowe serca. Dlaczego? Bośmy się wszyscy zestarzyli. Bo w wieku 70, dawniej było coś takiego, była choroba reumatyczna. Wiele osób miało chorobę reumatyczną, nieleczoną anginę. Po anginie mówiło się tak, że choroba reumatyczna liże stawy, kąsa serce, prawda? Były stenozy, zastawki, były zniszczenia. I być może Państwo jeszcze pamiętacie wśród swoich rodziców czy babć, że miały wady zastawkowe związane z chorobą reumatyczną. Choroby reumatycznej nie ma już w Polsce. Nie ma, nie mamy już tych angin, mamy antybiotyki, mamy... Zginęła choroba reumatyczna. I wydawało nam się w pewnym momencie, że kardiochirurgia będzie zajmowała się tylko naczyniami wieńcowymi i miażdżycą. Okazało się, że nie. Że mamy obecnie starsze społeczeństwo, mamy ludzi 70-letnich, 80, 90-letnich, którzy nagle mają ze zwyrodnienia. No starzejemy się i ta zastawka coraz gorzej pracuje, jest coraz węższa, coraz gorzej przekazuje tą krew i mamy do czynienia z epidemią wad zastawkowych. Te zastawki są cztery w sercu, to jest takie schematyczne narysowanie. Zastawka aortalna, zastawka mitralna, taka jak mitra, zastawka trójdzielna i płucna. Trójdzielna i płucna rzadziej ulega uszkodzeniu, ale głównym problemem jest obecnie choroba zastawki aortalnej. Ja Państwa proszę bardzo, tu jest przekrój przez serce, proszę Państwa, gdzie widać prawa komora i zastawka trójdzielna, lewa komora, zastawka dwudzielna i aorta. To skąd wypływa cała krew. I cała choroba, obecnie najczęstsza choroba, to są wady zastawki aorta. Następnie. Jak wygląda ta zastawka? Ta zastawka, mówi się, że to wygląda tak jak jaskółcze gniazda, jeżeli jest zdrowa, prawda? Gorzej, jeżeli ona jest chora. Ona może być czasami, o, tak wygląda po zamknięciu, a tak przy otwarciu. To są trzy takie jaskółcze gniazda, które jak krew wypychana jest z komory, to wszystko leci do góry, a jak ma zostać w mózgu, prawda, i nie wracać z powrotem, to jest zamykane. Następne przejrzenie. No, to przeróżne są te patologie zastawki, ale najczęściej u osób w wieku powyżej 60 roku życia to są wady degeneracyjne, czyli tak zwanego zestarzenia się. Następne, proszę. I tak wygląda ta zastawka, która jest zniszczona. Widzicie Państwo, tutaj płatki tej zastawki są wypełnione blaszkami miażdżycowymi. O, tutaj widać, ona się nie otwiera prawidłowo, u góry tak samo. Także to jest zastawka zwapniała, degeneracyjna, choroba, z którą obecnie mamy bardzo często do czynienia. I jeżeli ja patrzę się na podstawie mojego tam 25-30-letniego doświadczenia, to na klinikach kardiochirurgii było operowane 80% choroby wieńcowej i 20% zastawkowej. To teraz jest 35% choroby wieńcowej, a głównie choroby zastawkowe. A dlaczego tak się między innymi stało? Bo część choroby przejęli kardiolodzy. Tu mamy pacjentów, którzy są po stentach, dawniej by musieli być reoperowani, a teraz mam stenty, mam inne metody leczenia choroby wieńcowej. Następny proszę. To jest choroba taka przewlekła, ona przez długi czas jest bezobjawowa i można powiedzieć, że bardzo często chorzy nie zgłaszają objawów. Dalej. Jakie są objawy? No, omdlenia, ból w klatce piersiowej, które często może być sugerowane tak, że o, ja mam chyba wieńcówkę. A nagle się okazuje, doktor osłucha albo przyłoży aparat dechotografii i mówi, nie, to jest zwężenie zastawki aortalnej. A co było wcześniej? Zmniejszenie tolerancji wysiłku, że nagle, prawda, idąc po schodach na pierwsze piętro, ja czuję, że się zaczynam dusić. Oczywiście też nie jest tak, że każdy natychmiast musi lecieć do lekarza, gdzie mam wady zostawki, bo może to jest związane z wiekiem, a z bólem stawów, różnych rzeczy. Ale tym badaniem, które nam pokazuje, że to jest choroba zastawkowa serca, jest badanie echokardiograficzne. Tego nie można zrobić. Pierwsza rzecz to jest osłuchiwanie.
Osłuchać trzeba. Jeżeli się słyszy jakiekolwiek szmery, to następnym badaniem powinno być echo serca. I w echo serca będziemy widzieli, czy mamy zdrowe zastawki. Następne. Jedyną uznaną i szeroko dostępną metodą leczenia wady zastawki aortalnej jest wymiana tej zastawki. Tego się nie da rozpuścić tabletkami, tego się nie da zaleczyć, nie da się powiedzieć, no to poczekamy, a może mi to przejdzie. Nie, to nie przejdzie. Musimy wymienić zastawkę. Proszę następną. I są przeróżne zastawki. Tu może zbyt głęboko w to wchodzę, ale ja powiem tak. Są dwa rodzaje zastawek. Zastawki mechaniczne. To są zastawki, które są zbudowane z węgla pyrolitycznego na takim specjalnym pierścieniu i zastawki biologiczne. Dlaczego jest tak zastawek, dlaczego są i takie, i takie? Zastawki biologiczne, proszę Państwa, średni czas życia takiej zastawki jest 15 lat. Jakie ona ma zalety? Że nie trzeba brać leków przeciwzakrzepowych. To znaczy, mam szczepioną zastawkę i mogę zapomnieć, wszystko jest ok, prawda? Natomiast jak mam zastawkę mechaniczną, to muszę pobierać leki przeciwzakrzepowe i to do końca życia. Ale znowuż, jaka jest zaleta zastawki mechanicznej? Że jak mam człowieka 35 lat i z jakiejś przyczyny mu muszę wymienić zastawkę, to mu daję zastawkę mechaniczną, narażając go tym samym niestety na do końca życia pobierania leków. Natomiast nie narażam go na powtórną operację. A komu dajemy zastawki biologiczne? Zasada jest taka. Zastawki biologiczne szczepia się pacjentom po 65 roku życia. Bo po 65 roku życia my mamy możliwość większej liczby zdarzeń niekorzystnych. A to sobie biodro możemy złamać, prawda? A to jakaś operacja nam może grozić. I wtedy istnieją problemy z odstawianiem leków przeciwzakrzepowych. Czyli jeżeli ja jestem na lekach przeciwzakrzepowych, na przykład na acenokumarolu albo na warfarynie, to trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba odpowiednio umieć to zmienić i żeby nie spowodować żadnych powikłań, prawda? Natomiast jeżeli mam zastawkę biologiczną, to nie muszę brać tych leków i łatwiej jest wtedy to zrobić. Czyli można puścić następne. To są zastawki biologiczne, proszę Państwa. I oni, z czego one są zrobione? One są zrobione z płatków osierdzia wołowego, odpowiednio przygotowanego, lub to są świńskie zastawki. Na przykład te zastawki, to są zastawki świńskie. O, ta zastawka jest zrobiona z świńskiej zastawki. Oczywiście świnie są odpowiednio hodowane, to jest odpowiednio pobielane, sterylizowane, żeby nie przenosić żadnych chorób odzwierzęcych. To jest cała technologia, natomiast zastawki są bardzo dobre. Te zastawki nowe, które są obecnie, mówi się, że nawet do 20 lat mogą wytrzymywać. Także już mamy jak gdyby generację nowych zastawek. I chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji, bo we wszystkich klinikach tutaj na Śląsku, a mówię to z pozycji konsultanta wojewódzkiego, mamy dostęp do wszystkich zastawek. To nie jest tak, że my komuś szczepimy gorszą czy lepszą. Tylko jak my widzimy, że jest to człowiek, który ma 65 lat i który przed sobą ma jeszcze co najmniej 20 lat życia, to my wybieramy dla niego zastawkę taką o dużej długości, prawda, przeżycia. Jeżeli my mamy osobę 85-letnią i ten tak zwany, szansa na przeżycie 15 kolejnych lat jest, to dajemy taką zastawkę, która 15 lat wytrzyma, prawda? No, można powiedzieć, różnie to bywa, nikt nie wie, jak kto ile będzie żył, wszyscy powinni dostać najlepszą zastawkę, no, ale nigdzie na świecie tak nie jest, bo różnice w cenie są czasami 3-4-krotnie większe, prawda? Następne przecież. Zastawki świńskie, zastawki z osierdzia wołowego, tak to wygląda. Ja niestety dzisiaj miałem jeszcze różne inne takie, że tak powiem, ważne spotkania, dlatego że w Bielsku było ponad 30 dziennikarzy z całego świata, którzy dopytywali się o możliwość tak zwanej turystyki medycznej, prawda? Jest wiele ludzi już zainteresowanych tym, żeby być zarówno w uzdrowisku ustroń leczonych, albo w szpitalach naszych, bo uważają, że jest dobra opieka i zachodnie firmy ubezpieczone widzą, że to też może być taniej, prawda? Więc chciałem przywieźć też te zastawki. Muszę powiedzieć, że przez przypadek niestety je zostawiłem, bo miałem je w ręku, żeby Państwu wziąć i pokazać. Ale mamy slajd. Tak to wygląda, proszę Państwa. To jest pierścień tutaj. Pierścień, który się wszywa do aorty, a to jest ta zastawka. Ona się otwiera i zamyka. Zobaczymy na następnym przyrzeczu.
I tu jest, proszę Państwa, coś całkiem nowego już, co też mamy możliwość robienia i w Ochocie, i w Zabrzu, i w Bielsku. To są tak zwane zastawki, które możemy już wprowadzać bez przecinania klatki piersiowej. Pokażemy to, ja to Państwu tutaj pokażę. To są zastawki, które już są bez szwów, to jest tak zwana enable zastawka. Różnego rodzaju zastawki, które są już nowoczesnymi zastawkami, w pewnych przypadkach bardzo ważnymi dla pacjentów, których leczy. Następnie, proszę. Niech Pan zobaczy, czy to chodzi. Pan chciał zobaczyć, ale chyba nie chodzi, co? Bo mamy film, ale to pokażę Państwu później. Czasami jest tak, że jak się kliknie na to, przepraszam. Aha. Możemy tu? O, tu. No, gdzie? Otwiera się? Chciałbym Państwu pokazać. Tak wygląda. O, jest. Proszę bardzo. Tak wygląda, proszę Państwa, sztuczna zastawka, która jest wszczepiona do pacjenta i tak ona się otwiera. Zdajcie sobie Państwo sprawę, jak delikatne są te płatki tych listków, jak bardzo delikatnie musimy to wszczepiać i jak wiele, i niestety, że nie jest to niezniszczalne, prawda? To, że to działa 20 lat, to ja uważam, że i tak to jest cud natury. Że ktoś to wymyślił, że to działa 20 lat, otwierając się 70 razy na minutę, prawda? Ileś tam razy na dobę, ileś tam razy na rok, prawda? Że to nie ulega zniszczeniu. Tak wygląda sztuczna zastawka. Następna. A teraz Państwu pokażę, jak wygląda operacja wymiany zastawki. No to jest oczywiście serce, tak pokazane tutaj. To jest aorta. Tu jest ta aorta. To jest już otwarta aorta i miejsce, gdzie jest ta zastawka. Następnie wycięcie tej zastawki i wszczepienie przy pomocy takich pojedynczych szwów. Zobaczymy następne przejrzocze. No niestety to tak bardzo groźnie wygląda, to zawsze mnie nie pokazuj tych slajdów, bo potem się ludzie boją, prawda, że musimy piłą przeciąć mostek. Piły są, proszę Państwa, powiedziałbym laserowe, co już zawsze lepiej brzmi, prawda, bo już się chorzy mniej boją, prawda. Niestety mostek trzeba przeciąć do takiej operacji. Trzeba przeciąć mostek, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy ja wiem, że przecięcie mostka jest troszeczkę, na pewno jest bolesne dla pacjenta w drugiej, trzeciej dobie, bo przy kaszlu szczególnie to boli. Natomiast to jest mniej bolesne niż po operacji wyrostka czy po nerkach, gdzie zdecydowanie więcej mięśni pracuje i jest to gorsze. Następne rzeczy. Tak wygląda serce po otwarciu. My widzimy serce, prawda? Następne. I tak wygląda aorta po przecięciu. To jest aorta, która jest przecięta. Tu ta kaniula to jest podłączenie do krążenia pozaistorowego. Proszę zobaczyć. Tym jest krew podawana do serca, a tamtym jest odbierana z serca. I my dzięki temu spokojnie możemy sobie to serce operować. Oczywiście podajemy specjalny płyn do naczyń wieńcowych i mamy zatrzymane serce. Ja muszę powiedzieć, że wykonując czasami bardzo skomplikowane operacje, czasami nawet 3,5 godziny trzymaliśmy pacjenta z wyłączonym krążeniem pozaostrojowym i bez żadnych ubytków neurologicznych lub szkody dla serca. Następnie przyrzucę. Teraz już, proszę Państwa, wycięliśmy tą zastawkę i przy pomocy szwów pojedynczych na takich teflonowych łatkach zakładamy do tego pierścienia szwy. Przeważnie 18-20 szwów. Następne. Mierzymy, jaki numer zastawki jest potrzebny, bo przecież każdy z nas jest inny. Jeden musi mieć 19, jeden 21, ktoś inny jeszcze 26 zastawkę, więc wszystkie te zastawki muszą być na stole, na sali operacyjnej i powiem więcej, musi być, że kilkanaście rodzajów tych zastawek, bo dla każdego coś innego pasuje. To prawie tak jak w sklepie obuwniczym, że można sobie wybrać obojętnie jakiego buta, to musi idealnie pasować. Następne. I tutaj, proszę Państwa, już przy pomocy tych szwów, które tam są założone, zakładamy je na zastawkę i wprowadzamy tą zastawkę do aorty. Niech Pan to pokaże jeszcze. I już jest zastawka w aorcie, prawda? Czyli ta wycięta zastawka została wymieniona na sztuczną zastawkę biologiczną i wprowadzona do aorty. Następne. Oczywiście jeszcze tutaj pokazane, jak zeszyjemy to. Następne. Już pojedynczy szef, który zamyka aortę. Tu już widzicie Państwo, to jest wszystko zamknięte. Usuniemy, doprowadzimy krew do serca,
serce zaczyna powolutku bić, kończymy krążenie pozazdrowe, odłączamy wszystko, zaszywamy klatkę i chory, jak ma szczęście, to na 6-7 dzień idzie do domu po operacji. Także bardzo skomplikowana rzecz, ale stosunkowo optymistyczny koniec, bo ci chorzy nie mają dolegliwości i bardzo dobrze się czują. Następne przecież. Tak wygląda niestety ta przeklęta blizna na klatce, gdzie wszyscy kardiolodzy znają, panie, tu panie rozprują tego, dobrze. Ale to tak wygląda i po pewnym czasie całkowicie dobrze się czują. Następne przecież. Operacja wymiany zastawki, teraźniejszość i przyszłość. I proszę Państwa, jaki mamy problem? Mamy problem, że jeżeli operujemy ludzi po 80 roku życia, to ryzyko powikłań jest zdecydowanie większe. Dlaczego? Bo niestety mamy do czynienia także z osteoporozą, mamy do czynienia z tym, że mostek gorzej się goni, czasami z utrudnieniem ruchów pacjenta, pacjent chodzi o lasce, prawda, w związku z czym ten mostek mu się przesuwa. No i co zrobić z takimi pacjentami? Operować ich i narażać ich na ryzyko, czy może spróbować innej metody? Wprowadzono, proszę Państwa, nowy rodzaj zastawek. To są zastawki TAVI, one się nazywają Transapical Valve Implantation, które można wszczepiać bez otwierania klatki piersiowej. Można je wszczepiać albo przez tętnicę udową, tak jak się robi koronarografię i cernikowanie, albo z niewielkiego nacięcia przez koniuszek serca. Te zastawki wszczepiamy w tej chwili w ograniczonej ilości ze względu na koszty. Jedna zastawka kosztuje 130 tysięcy złotych. 130 tysięcy złotych trzeba nie zapłacić, ale Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić za pacjenta. Dlatego dobór do tych zastawek jest bardzo szczegółowy. Ta zastawka też nie rozwiązuje wszystkich problemów jeszcze, bo my nie wiemy, jak długo ta zastawka będzie działała. My wiemy, że ona na pewno ratuje życie u pacjentów, którzy mają duże problemy z zastawkami, natomiast nie wiemy, czy ona będzie działała 5 lat, 10, czy 4 lata, czy 3. Ja muszę powiedzieć, że pierwszą taką zastawkę wszczepiliśmy w Ochocu 3 lata temu. To była pani, która mieszkała w Mikołowie i która przyjechała w dramatycznie ciężkim stanie z dusznościami. Zrobiliśmy pierwszą tę operację i ku mojemu zdziwieniu byłem troszeczkę sceptyczny do tego rodzaju zastawek, bo to jest taka zastawka, gdzie nie wycina się tej starej zastawki, tylko w zastawkę wprasowuje się nową zastawkę. I byłem troszeczkę sceptyczny jako kardiochirurg, mówiąc, jak to tam będzie się wszystko trzymało. Ale rozwiały się moje te takie wątpliwości, jak zobaczyłem tą panią w pół roku później, w zimie. Ona miała 86 lat i nagle patrzę, że w poradni ona sobie siedzi. Ja mówię, co pani tu robi? Ja mówię, przyjechałam na kontrolę. A pół roku wcześniej umierała. Ja mówię, ale jak pani przyjechała? Mówię, na autobusem. Ja mówię, to wtedy ja już powiedziałem, no ja już nie dyskutuję, ja wierzę w tą metodę. Jest w tej chwili 3 lata po operacji, ma 89 lat, bardzo dobrze się czuje i zastawka działa idealnie. Więc jest to jakieś wyjście nowoczesne i na Śląsku szczepiliśmy ponad 130 takich zastawek w krótkim czasie, więc nie jest to znowuż kompletnie niedostępne. Oczywiście wszystko jest refinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nikt sobie tego stanie byłby zapłacić. Następne przeszucze. Może tu nam to pokaże się, jak to wygląda. To by było bardzo dobrze, jakby nam się to ruszyło. O, proszę bardzo, to jest serce w klatce piersiowej, prawda? Takie robimy małe przecięcie, malutkie, 4 cm. Zakładamy taki szew kapciuchowy, przepychamy taki specjalny drucik przez serce, cały czas serce bije. Chciałem Państwu powiedzieć, że nawet chory nie musi być znieczulany. My znieczulamy, żeby się nie denerwowali, ale nie musi być. Wprowadzamy taki drucik. To jest tak zwana chirurgia drutowa, jak ja to nazywam, bez noża. Teraz serce zaczyna migotać przez chwilę, bo używamy specjalnego balonu, żeby tą zastawkę rozszerzyć. Ona jest przecież zwężona, prawda? Znowuż wyciągamy kolejny drucik idzie. Teraz rozszerzadło i na tym rozszerzadle już będzie zastawka. Zobaczycie Państwo, tędy przez to, o, tam już jest zastawka, która jest zwinięta. Ona jest zwinięta. Ale teraz przy pomocy specjalnego balonu, na którym ona jest zwinięta, my ją rozszerzymy. O. Zaraz to będzie widać. Znowu już kolejne migotanie. Pach! I już jest zastawka wprowadzona w to miejsce. Widzicie Państwo?
teraz tam już jest zastawka. Ona wprasowała te całe wapno, to całe zwężenie, które było do ściany aorty i doprowadziła do tego, żeśmy wszczepili tam zastawkę. To jest metoda mało inwazyjnego leczenia wad zastawkowych. Bo tytuł mojego wykładu jest, jaka będzie przyszłość. Przyszłość będzie taka, że będziemy mieli do czynienia z coraz starszymi miesiącami w szpitalu na operację. Bo mają robotę, bo ich z roboty wyrzucają. Musi mieć przyjść i wyjść. Tak jak to jest teraz. Mam zawał, prawda? No to mam zawał, prawda? A zawieźli mnie do Bielska. W Bielsku mi tam zrobili stent i za tydzień właściwie możesz iść do pracy. Mój ojciec po zawale leżał 60 dni w szpitalu. 60 dni w szpitalu musiał leżeć, bo takie było wtedy leczenie. Teraz się mówi, po otwarciu tętnicy, chory właściwie może iść 14 dni po operacji, po zabiegu do domu. Wszystko się bardzo zmieniło, następne rzeczy. Jeszcze dalej. O, a to jest metoda przez udowę. Kardiolodzy idą jeszcze dalej, bo oni mówią tak. My tych kardiochirurgów właściwie wcale nie będziemy potrzebowali, bo kardiochirurdzy muszą nam tylko tutaj przeciąć, muszą dojść tam do tego serca, prawda? My sobie to, jak to mówią moi koledzy, prachniemy od strony tętnicy udowej. I wymyślono zastawkę od strony tętnicy udowej. To już w ogóle nic nie jest. Już chorego w ogóle nie trzeba znieczulać. Właściwie dolegliwości bólowe są prawie że żadne przy takiej operacji. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda taka metoda. Można to dalej? Tego nie. Tak, tu zaraz Państwu pokażemy. Mam nadzieję, że się to otworzy. I tutaj, proszę Państwa, nie otwieramy tego tu, prawda? Tak jak to było przedtem pokazane, tylko przez tętnicę udową, żeśmy tam weszli, tu, od dołu. I od góry, przy pomocy specjalnego balonu, rozszerzamy tą zastawkę, prawda? Dalej znowuż kolejny drucik, jak ja to mówię. Po druciku idzie zastaweczka, pach, rozszerzenie zastaweczki, wprowadzenie i zastawka jest wprowadzona. I chory ma ukłucie takie, jakby go, kurczę, no nie wiem, komar dajmy. Także tak to wygląda. Tak wygląda ta kardiochirurgia nowoczesna. Tak to może w przyszłości wyglądać. My dzisiaj nie wiemy, czy ta zastawka będzie w przyszłości możliwa do szczepienia wszystkim, ale już wiemy, że nadeszła nowa era leczenia choroby zastawkowych serca. Nowa era. Metody mało inwazyjne. W Bielsku, proszę Państwa, jest pierwsza właściwie w Europie i najlepsza sala hybrydowa. Bo żeby to robić, to trzeba mieć do tego warunki. To nie jest tak, że my to wszędzie zrobimy. Właśnie w Bielsku wybudowaliśmy salę hybrydową, która wygląda tak, ona jest wielkości tej sali tutaj, gdzie my mamy urządzenia do radiologii i stół operacyjny. I stół operacyjny jest zintegrowany z urządzeniami radiologicznymi. Także my, jeżeli wprowadzamy, to wszystko widzimy na ekranach monitorów, a jeżeli nie daj Boże, by się zrobiło jakiekolwiek powikłanie, to natychmiast mamy normalną salę operacyjną i możemy operować. Te sale hybrydowe powstają teraz już w innych także miejscach. Powstała w Ocholcu, powstaje w Zabrzu, ale taka pierwsza od początku wybudowana sala hybrydowa z najnowszym urządzeniem jest w Bielsku, w polsko-amerykańskich klinikach serca na Armii Krajowej. Zastawka mitralna, proszę Państwa, kolejna zastawka. Ja przepraszam bardzo, nie chcę Was zamęczać tutaj, bo całej medycyny Wam nie przekażę, ale oprócz zastawki aortalnej mamy także zastawkę mitralną. Ona także ulega uszkodzeniu i to jest znowuż teraz tak. Leczymy chorego z zawału, chory ma zawał, leczymy mu mięsień, ale w wyniku tego zawału dochodzi na przykład do uszkodzenia komory i komora zaczyna się rozszerzać i jedna z zastawek zaczyna przepuszczać krew. No i trzeba, z zawału żeśmy go uratowali, tak jak mówią dyrektorzy PNFZ, leczy pan tych chorych, a potem mamy tylko problemy, bo coraz dłużej żyją i coraz to nowe choroby mamy i trzeba za nie ciągle płacić, nie? Więc jak wyleczyliśmy go z zawału, to teraz ma niedomykalność mitralną, to trzeba robić na dawniej, by sobie taki chory umarł, nie byłoby w ogóle kosztów, nie byłoby problemu. No takie jest życie, takie jest życie. To jest przykre to, co ja mówię, ale tak to wygląda. Następne rzeczy. I proszę Państwa, tu znowuż, chorzy nie chcą mieć tego cięcia, chorzy się boją tego cięcia i my przygotowaliśmy cały system leczenia wady zastawki mitralnej z małego cięcia.
z małego cięcia 4 cm, używając endoskopów, kamer endowizyjnych, specjalnych narzędzi. Mamy specjalistów od tego w Zabrzu, ale myślę, że taką osobą najbardziej doświadczoną w tym jest dr Gerber, który pracuje obecnie w Bielsku. On setki takich operacji wykonał. Niewielkie cięcie i proszę następne. Tak to wygląda. Dalej. A nie, przepraszam bardzo. Można cofnąć? Z niewielkiego cięcia, tam przy pomocy kamer, a niech pan to puści, może to będzie działało, może zobaczymy. A ja wiem, że mam jakąś taką, o, jest. I widzicie państwo, zaraz zobaczymy przez tą małą dziurkę, to się tak nazywa keyhole surgery, tam jest serce, prawda, i dojście do zastawki. Tutaj się przecina to miejsce i można tą zastawkę z takiego małego cięcia operować na bijącym sercu albo na zatrzymanym sercu. O, tak to wygląda. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Przepraszam bardzo, mam tyle wykładów, że czasami nie wiem, co na jakim wykładzie jest. Także. O, tu jest pokazana sala operacyjna. Niestety to jest wszystko troszkę ciemne. Krążenie pozaustrojowe jest podłączone nie od strony aorty, tylko od strony tętnicy udowej. Także wygląda to troszeczkę inaczej. Też mała inwazyjność, małe cięcia, szybki powrót chorego do domu, niedługie leżenie, bo nie mamy na to czasu, nie mamy na to chęci jako pacjenci. Przede wszystkim chcielibyśmy szybko wyleczeni. Czyli mała inwazyjność chirurgii to jest przyszłość XXI wieku. Proszę bardzo. No i to, o czym państwo tutaj, bo tak skaczemy z tematu na temat, ale trzecia sprawa to jest choroba wieńcowa. Choroba wieńcowa, z którą każdy gdzieś tam w domu się spotkał, a to dziadek umarł na zawał. Jaka jest przyczyna? Przyczyna jest taka, że w ciągu naszego życia coś takiego rośnie w naszych naczyniach. Bo se tłustojemy, bo se jemy wieprzowinę, bo se lubimy zjeść krupniowka, karkówkę, takie rzeczy. No to takie świństwo nam wyrośnie, prawda? I te naczynia nam zamyka. Teraz następne przyczyny. Jak my możemy wyleczyć taką chorobę wieńcową? My możemy wyleczyć operacyjnie także. My musimy ominąć te zespolenia, prawda? Że przy pomocy takich tętnic, które pobieramy od środka klatki piersiowej, my omijamy te zwężenia i wszczepiamy poniżej, prawda? No, można powiedzieć tak, jest to wyjście z sytuacji. Możemy to robić także przy pomocy pomostów żylnych. Wszczepiamy do aorty i poniżej tego zespolenia. Mają wady te pomosty żylne, bo pomosty żylne niestety ulegają także, tak jak wszystko, co jest naturalne, jakiejś degeneracji. Po 10, po 15 latach one mogą ponownie się zwężać. Ta tętnica, czyli tętnica piersiowa wewnętrzna, jest najbardziej odporna na miażdżycę i my ją wszczepiamy zawsze do głównej tętnicy, ale też nie jest odporna całkowicie na miażdżycę. Następne przyczyny. No to, co państwu mówiłem, że myśleliśmy, że kiedyś będzie tak zwana chirurgia robotowa. Ona się niestety nie sprawdziła, ale mamy chirurgię endoskopową, gdzie przy pomocy też z małego cięcia możemy wykonać zespolenia naczyń wieńcowych. Następne. No tak to właśnie wygląda. Tutaj dr Marek Cisowski z Bielska, on pobiera przy pomocy endoskopów tętnicę piersiową wewnętrzną, a następnie ją szczepia do tętnicy przedniej wstępującej. Cięcie jest bardzo niewielkie, nie używa się krążenia pozaustrojowego, chory nie jest podłączony do sztucznego serca, ma po prostu wszystko na bijącym sercu. Następne. No i to, co żeśmy kiedyś myśleli, że roboty nas zastąpią, na szczęście nie zastąpiły, ciągle jednak ludzki umysł przewyższa roboty. Następne. Tak to wyglądało kiedyś na naszej sali operacyjnej, jak się tym bawiliśmy, ale to raczej w kwestii zabawy, a nie tak poważnych operacji. Następne. Natomiast tak wygląda po operacji małoinwazyjnej pacjent. To są trzy małe tylko dziurki i operacja dwóch naczyń wieńcowych jest wykonana. Na badaniu radiologicznym tak to wygląda. To są te zespolenia. To jest ta tętnica piersiowa wewnętrzna wszczepiona tutaj do tętnicy przedniej wstępującej. Następne. No i niewydolność serca. To, co się dzieje obecnie, że
leczymy chorych na zawał, robimy im bypassy, ale po pewnym okresie pojawia się w związku ze starzeniem niewydolność serca. Czyli serce, te komórki serca, które my tam ratujemy przez całe życie, one ulegają tak jak wszystko zniszczeniu i mamy niewydolność. Czyli chory nam zaczyna się dusić, taki typowy obrazek takiej duszności, która powstaje na skutek nawet niewielkiego wysiłku fizycznego. No i tutaj cała technologia, która wkracza, na pewno słyszeliście Państwo o przeszczepach serca, to jest jedna rzecz dla młodszych ludzi, ale są tak zwane komórki macierzyste, to co będziemy wszczepiać komórki dla pacjentów, którym się mam odnawiać. No ale jeżeli się dzieje jakaś dramatyczna sytuacja u młodych ludzi, a niewydolność serca może być także po infekcjach u młodych ludzi, to trzeba czasami zastosować coś, co zastąpi serce pacjenta. I tu mamy przeróżne rodzaje wspomagania serca. Są dziesiątki rodzajów, żadne nie jest idealne, ale już są coraz lepsze. Następne przeźrocze. Następne. To jest tak zwane urządzenie, które można na zewnątrz klatki trzymać. Można wszczepić do aorty i do lewego przedsionka i z zewnątrz przy pomocy takiej dużej konsoli tacy chorzy leżą w zaprzu. Oni leżą czasami po 6, po 7 miesięcy, bo na przykład u młodego chłopaka 23 lata była banalna infekcja wirusowa. Chłopak przyszedł do domu coraz słabszy, nie wiadomo co się dzieje. Okazuje się, że wirus zaatakował mięsień sercowy i jest niewydolność. Chorego przewieźliśmy do Zabrza, miał sztuczną lewą komorę. 3 miesiące był na tej sztucznej lewej komorze. Serce się całkowicie zregenerowało. To jest właśnie też przyszłość i to jest ta medycyna XXI wieku, że kiedyś byliśmy w stanie zastąpić nerkę, sztuczną nerkę. Teraz już jesteśmy blisko zastąpienia sztucznego serca. Muszę powiedzieć, że jak pierwsze doświadczenia przed wielu, wielu laty robiłem z profesorem religią, to razem z profesorem Zerwana Zofii się śmiali z niego, że głupoty robi, że to nigdy nie zaskoczy, ale jak teraz chodzimy po klinice w Zabrzu i widzimy kilkunastu chorych na sztucznych polskich sercach, to naprawdę trzeba oddać mu głęboki szacunek za to, że nas zmuszał do tej pracy, która nam się czasami wydawała kompletnie beznadziejna. Myśmy to robili na świniach, które nam zdychały, na krowach, które nam zdychały i wydawało nam się, że z tym nigdy nie pojedziemy do przodu, prawda? Ale to poszło do przodu. Przeróżne są urządzenia, dalej jeszcze. Ich największą wadą jest cena. To są ceny 100 tysięcy euro, 120 tysięcy euro takiego urządzenia. I stąd zastosowanie polskiego sztucznego serca, wspomaganie było tak ważne, bo my jesteśmy w stanie tym chorym zaproponować coś, co kosztuje 60 tysięcy czy 50 tysięcy złotych, a nie 400 tysięcy złotych, prawda? I równie skutecznego. Następne. Tak, ale to chciałem Państwu powiedzieć, że to już jest w ogóle coś absolutnie nowoczesnego. Proszę sobie wyobrazić, że taka malutka pompka tu, która jest wszczepiona do lewej komory i do aorty, jest w stanie przepompować 6 litrów krwi i całkowicie zastąpić lewą komorę serca. Ja muszę powiedzieć tak, ja w ogóle zawsze do wszystkiego podchodzę bardzo racjonalnie. Najpierw jestem sceptyczny, potem entuzjastyczny. Rzadko mi się zdarza, żebym był entuzjastyczny od samego początku, jakiś jestem z tych ostrożniejszych ludzi. I muszę powiedzieć Państwu, że znam te urządzenia, są niezwykle drogie i wydawało mi się, że to też jest też daleko, ale jestem sobie u fryzjera w Katowicach. To takie dziwne zdarzenie i przychodzi facet, taki ma taką aktóweczkę, nie aktóweczkę, taką małą torebkę, jak od aparatu fotograficznego. No i jak to fryzjer mnie zna, opowiada ze mną tam oczy, on mówi, a pan jest kardiochirurgia, a wie pan, ja mam sztuczne serce wszczepione. Ja się na niego patrzę, gdzie pan ma sztuczne? No chyba ja z Wiednia jestem, mi to w Wiedniu wszczepili 1,5 roku temu. No mnie zatkało, ja widziałem faceta, że sztuczną lewą komorą wielkości aparatu fotograficznego, który sobie chodził i przyszedł do fryzjera w Polsce, bo w Polsce jest najszy fryzjer. No to po prostu, to człowieka, to był dla mnie taki dowód na to, że medycyna idzie do przodu i XXI wiek już jest dzisiaj, że... I miał właśnie taką pompę zamontowaną, tą pompę osiową, tą, która jest wielkości mojego kciuka, która pompuje 6 do 8 litrów na minutę krwi. Jest oczywiście zasilana cieniuteńkim, tu widać, cieniuteńki drucik, który wychodzi mu tutaj gdzieś z boku i
do urządzenia takiego bateryjnego, które jest oczywiście wymienne, bo te zapasowe baterie trzeba nosić, nie? Tak naprawdę tej baterii to jest problem. Następny, proszę. Może pan tutaj pokazać to? To też się ruszy, bo to przeróżne są systemy. Zobaczymy, może się ruszy, a może się nie ruszy. Chyba się nam nie ruszy. No może niech pan idzie dalej. O, przeróżne systemy, bo są też już systemy całkowicie wszczepialne. Wycinamy serce, bo to, co pokazywałem, to serce zostało. A tu wycinamy serce i wszczepiamy mu taką pompkę, prawda? Następne. Polwa to jest właśnie polskie sztuczne serce. Następne. I dziękuję Państwu za uwagę. Tak was, tak Państwa, i może do tego katalogu wrócimy jeszcze. Ja tak Państwa przeciągnąłem może z czasem, bo na pewno będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, ale ja myślę, że tak, po objawach, jakie są objawy choroby wieńcowej, jakie są objawy nadciśnienia, no może mówić każdy lekarz rejonowy, bo oni się na tym już dobrze znają. Znam się też dzięki pacjentom. Pacjenci wymuszają obecnie wiedzę lekarzy, bo do mnie przychodzą pacjenci, którzy z internetu wiedzą absolutnie wszystko o operacji serca i pytają się mnie, a to będę miał robione, a to, a w krążeniu, a jaką tętnicę pan zastosuje, a jakie cięcie, a wszystko. No, na szczęście jestem taką osobą, która by tego nie szanowała. Się cieszę, że oni to wiedzą, bo to jest bardzo dobrze, bo taki świadomy pacjent to jest bardzo dobrze, jeżeli on jest prawidłowo uświadomiony. Gorzej, jeżeli on po prostu czerpie wiedzę jakąś głupkowatą i wtedy zaczyna być problemy. Ale takie dobre uświadomienie, tak jak tutaj na tym spotkaniu, tak jak na spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie ja często jestem, tak jak na spotkaniach medycznych Krystyny Bochanek, to jest ta dobra forma uświadamiania, jak rozpoznawać cukrzycę, jak rozpoznawać nadciśnienie, jak się leczyć z chorób, prawda, stawów, koksartozy, różnych rzeczy. Myślę, że każdy z nas powinien mieć tą taką podstawową wiedzę. Ja pokażę Państwu tutaj, sam pokażę, tam są takie katalogi wydane. Na samym początku. Może mi się uda. Tak, to jest to. No nie, to pokażę. Pokażę Państwu jeszcze tutaj jakieś takie, jak się to mówi, ciekawostki, jeżeli nam tutaj to pozwoli. Uruchamia się. Tam są takie trzy filmy. No, jeszcze raz. Nie, to nie będziemy. Ja tu chciałem Państwu pokazać, bo tu jeszcze są takie... O, nie, pan, nie, zostaw. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, bo mówimy tu o prewencji, żeby takie podstawowe rzeczy wiedzieć. Przyczyny choroby wieńcowej. Cygarety, jak ja to mówię, papierosy, prawda? To jest jedna z przyczyn bardzo ważnych. Ktoś mówi tak, a nasz dziadek palił, miał 80 lat, nic mu nie było. No bo może akurat na tego dziadka tak trafiło, że miał taki gen, że był jeden na 1000, któremu kurde palenie nie szkodziło, ale wszystkim innym szkodzi. I to są te tak zwane negatywne przykłady. Profesor Liga cały czas do mnie mówił, że pali, prawda, że to nie ma na jego wpływu. No ciekawe, dlaczego umarł tak naprawdę. Umarł na raka płuc. Umarł na raka płuc, paląc 60 papierosów dziennie, jeszcze mi do końca wmawiał, że on ma raka, który nie jest z papierosów. No po prostu można, naprawdę ręce opadały. Także jest przestrogą dla nas, Stres. Stresu się nie da uniknąć. Każdy ma stres i o stresie to jest gadanie głupota. Nieprawidłowa dieta. Jemy za dużo tłuszczu. Jemy absolutnie za dużo tłuszczu, powinniśmy jeść mniej tłuszczu. I to, co się zawsze mówiło, kurde, zdrowe mleko, pijmy mleko, prawda, tłuste mleko. Niestety mleko w pewnym wieku nam szkodzi. Mleko jest dla dzieci, a starsi ludzie muszą pić 0,5% mleko, które to jest lepiej nic nie pić, lepiej wodę wypić niż to mleko. Proszę Państwa, cukrzyca. Cukrzyca to jest bardzo niestety choroba, która atakuje nasze społeczeństwo. Kiedyś było 13%, teraz 16%, mówi się 20% społeczeństwa, które ma odkrytą cukrzycę. Dobrze jemy, mało się ruszamy, cukrzyca zaczyna atakować.
otyłość i nadwaga, brak ruchu, nadciśnienie tętnicze, hiperkolesterolemia. Trzeba sobie od czasu do czasu zbadać cholesterol i zobaczyć, czy mam tego cholesterolu 190, czy 290. Są super leki w tej chwili, statyny, można cholesterol zbić. Może pan to jeszcze puścić dalej? Ja nie, za przeproszenie. Objawy choroby wieńcowej, to co państwu mówiłem, dalej. Co zrobić? Bo to jest ważne, bo mówimy tu o tej takiej prewencji. Jeżeli podejrzewasz, że ktoś ma zapał, to nie zastanawiaj się, że się przepił wczoraj i dlatego go boli żołądek. Bo bardzo często jest tak, że panowie przychodzą z imprezy, na przykład z wesela, i mówią: kurde, chyba coś wypiłem, wszystko mnie tu boli, coś się dzieje, prawda? Postać brzuszna zawału, bardzo charakterystyczna. Bóle brzucha mogą sugerować, że jest to także zawał, szczególnie u mężczyzn. Więc nie kombinować. Na chorobę wieńcową, to ma te tabletki, on wie, co ma zrobić. Natomiast to nie jest tak, że dla kogoś, kto ma ból w klatce, my idziemy do apteki, kupujemy nitroglicerynę i podajemy. Nie, absolutnie nie. Natomiast należy podać aspirynę. Jak ma chory ból w klatce piersiowej, trzeba podać aspirynę. Po lokach, aspiryna, cokolwiek jest, ona zmniejsza krzepliwość krwi i powoduje, że nie narasta skrzeplina w sercu. Zapewni choremu wygodną pozycję siedzącą, zapewni mu komfort psychiczny, nie panikuj, ale przede wszystkim wezwij pogotowie. Ja chciałem powiedzieć jedno, proszę państwa. Każdy zawał jest do absolutnego wyleczenia. Jesteśmy w unikalnym miejscu w Polsce, tu na Śląsku, że w przeciągu jednej godziny, jak jesteście w Skoczowie, to na pewno dojedziecie do kliniki Ustronia. Jak nie do Ustronia, to was zawiezą do Bielska. Jak nie do Bielska, to was zawiezą do Cieszyna. Zawsze gdzieś tracić, ale musicie trafić w bardzo krótkim czasie. Czyli to nie można tego zwlekać. Nie może być tak, że chory pierwszy ból miał wieczorem, a przywieźli go w południe. Nie, to się zaraz jedzie. Nawet jeżeli diagnoza będzie negatywna, to też dobrze. Nie czekać z bólem w klatce piersiowej, wezwać pogotowie. Mówi się o tak zwanej złotej godzinie. Jeżeli chory trafi do 6 godzin do pracowni hemodynamicznej, to właściwie nie ma żadnych cech zawału serca. Następne? A tak patrzę, co ja tu mam. Dalej. A, to jest, niech pan zostanie. Koronarografia. To jest to, co właśnie trzeba zrobić w czasie zawału. Zrobić koronarografię. W Bielsku, w Ustroniu, w Cieszynie, w Katowicach, gdziekolwiek. Bo co się nagle okazuje, że tu to jest naczynie normalne, a tu się zatkało. Widzicie państwo? Tu jest zatkane, tu jest zwężenie. I to zwężenie kardiolodzy w przeciągu minut są w stanie zidentyfikować, wsadzić cewnik i rozszerzyć. Już krew płynie. I nie ma zawału. I to jest najważniejsze. Czyli nie czekać. Dalej. Jak zapobiegać? No, nie palić, mierzyć ciśnienie, sprawdzać cholesterol, nie jeść frytek, prawda? Dalej. Dalej jeszcze. A to chyba jest wszystko. Jeździć, tego nie wolno robić, prawda? Jeździć na rowerze, dużo ruchu i to, co ja powtarzam bardzo często, odżywiać jak król. Zielono. Na zielono. Dziękuję państwu. Sądzę, że ten wykład nam przybliżył metody leczenia chorób serca, ale lepiej, abyśmy tam nie trafili na stół operacyjny poprzez właśnie zdrowy styl życia. Tak się dobrze składa, że my przez 5,5 roku próbujemy państwa przekonać do zmiany nawyków żywieniowych, przekonać do diety wegetariańskiej i praktycznie nie umawialiśmy się z panem profesorem, ale potwierdza to, o czym mówimy cały czas. My sami pracujemy na swoje choroby. Od nas zależy, czy trafimy do kliniki, czy do szpitala, lub też nie. Czy jest jakieś takie na gorąco, jakieś pytanie do pana profesora jeszcze? Tak, to może takie jedno pytanie, a później tak proszę. Zazwyczaj zawały kojarzy się z bólem, ale są takie przechodzone zawały i skąd się to bierze, że nie bolą? I pacjent może nie wie. Ja panu powiem, ma pan rację. Bardzo często my, badając pacjentów, robimy koronarografię i ze zdziwieniem mówimy: a pan miał zawał? Ja. A ja nie wiem. U kogo to jest najczęściej? Najczęściej u cukrzyków. Cukrzycy mają obniżony próg bólowy. I najczęściej to jest u pacjentów, którzy mają dobrze rozwinięte krążenie uboczne. Ale jak bliżej zaczynamy się interesować, proszę pana, jak zaczynam bliżej wypytywać się pacjenta
odętą, no tak, mówi, no to ja raz miałem, ale to mi przeszło po węglu i po tabletkach przeciwbólowych na żołądek, prawda? Bo miał taką postać zawału, na przykład brzuszną, którą zlekceważył, zatkała się tylko drobna gałązka, a nie główna gałązka, w związku z czym miał zawał, ale nie z głównego naczynia. Jak, proszę pana, zawał dotyka tętnicy przedniej wstępującej albo prawej tętnicy wieńcowej, to jest zawsze ból i jest zawsze tragedia. Także zgadzam się z panem, że mogą być zawały bezbólowe, które bardzo często są u ludzi, którzy mają cukrzycę, bo cukrzyca powoduje, że nie ma alarmu, nie ma dzwonka ostrzegawczego, że ja mam ból wieńcowy. Także to jest, ta grupa chorych jest najbardziej zagrożona. Dobrze, dlatego dziękujemy. Dlatego też prowadzimy zawsze badania cukru, jeżeli państwo przyjdą wcześniej, istnieje taka możliwość. Myślę, że na razie panu profesorowi podziękujemy, tak? Dziękuję bardzo. Ale ja przed tym... O, proszę. Tak, dla pana profesora, dlatego że jest takim rzadkim naszym gościem, nie wiem, czy spotka się pan z taką książeczką, Ben Carlson, to jest neurochirurg światowej sławy, który no nie jest kardiologiem, ale już robi podobne cudowne rzeczy. To, co otrzymała każda osoba, która jest po raz pierwszy. Tak. To jest chyba bardzo dobre. Ja myślę, że bardzo ważne, żeby każdy, kto państwa dzisiaj dostał tą książkę, sobie to przeczytał. Problem jest, proszę państwa, jesteśmy ludźmi dorosłymi i my doskonale wiemy, że właściwie powinniśmy wszystko robić, czego nie robimy, nie? No i to jest cały problem, nie? Ja na przykład całe życie walczę z nadwagą, nie? No i ciągle po nowym roku, po świętach, ja mówię, no nie, kurde, znowuż plus 2, plus 3, plus 4 kilo. Ale całe życie walczę z nadwagą. Ja nie wiem, czy nie jest to prawda, co mi powiedział kiedyś mój profesor jeden, który jadł golonkę, a ja nie jadłem. On mówi, że on ma więcej stresu przez to, jak nie zje tej golonki, że go zje. I że w ten sposób też zapobiega chorobie serca, prawda? No niestety odmarł na zabaw i to jest bardzo niepokojące. I tu jeszcze taka książeczka, Sekrety zdrowia, jako ostatnia. I ostatni upominek, który również jest ostatnio bardzo modny, serial Anny German, tu jest płytka z jej nagraniem. A tak przy okazji, czy ktoś z państwa może mać się urodziny? Mam też przygotowaną taką płytkę Anny German. Dzisiaj jest tam jedna osoba. Bardzo proszę, Leszku, przekaż to. Tak. Chyba, że jeszcze